Wyjątkowo groźny pożar wybuchł dziś rano w Rydutowach. Na osiedlu przy ulicy Ofiar Terroru paliło się mieszkanie na drugim piętrze pięciokondynacyjnego bloku. Poważnie ucierpiały 3 osoby, które odwiezione zostały do szpitala. Ze wstępnych ustaleń strażaków wynika, że przyczyną tego zdarzenia było zwarcie w instalacji elektrycznej. Pożar nastąpił tuż po godzinie 7 rano w mieszkaniu na drugim piętrze. Pierwsze doniesienia wskazywały na wyjątkowo szybki postęp płomieni, dlatego do akcji rozdysponowano aż 6 zastępów straży pożarnej, wśród których znajdował się wóz wysokościowy. Do stanowiska kierowania w Wodzisławie Śląskim wpłynęła informacja o pożarze mieszkania w Rydutowach na ulicy Ofiar Terroru. W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby, które podczas pożaru znajdowały się w mieszkaniu. Zdążyły na szczęście opuścić go, zanim płomienie wydostały się na zewnątrz. Sprzątanie trwało jeszcze kilka godzin po tym, kiedy straż zdołała ugasić płomienie. Na miejscu okazało się, że wszystkie osoby zagrożone opuściły mieszkania przed przybyciem straży, z czego 3 osoby z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Od razu po tym, kiedy pożar został ugaszony, strażacy rozpoczęli poszukiwanie jego przyczyn. Trop zaprowadził ich do kuchni, gdzie stwierdzono zwarcie w instalacji elektrycznej. Po ugaszeniu pożaru stwierdzono, że wypaliło się pomieszczenie kuchni wraz z całym wyposażeniem. Przypuszczalną przyczyną tego pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej urządzenia, a dokładnie lodówki. Rocznie w Polsce dochodzi do około 170 tysięcy pożarów.